Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z siebie oficera. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, było to takie hasło komunistów, którzy przesunęli Polskę ze wschodu na zachód o 200-300 kilometrów, wykańczali intelektualistów, naukowców, no wprowadzali nową władzę, można powiedzieć. 22 lipca 1944 roku w Lublinie zrobili nowy rząd, za 7 dni było powstanie w Warszawie, także tragiczna sytuacja, no ale w ramach równości marksistowskiej, która twierdzi, że wszyscy ludzie są równi, no to bez matury robili z nich oficerów, później oni byli generałami, no, rządzili całym państwem, rządzili całą partią i tak dalej, i tak dalej. W Ameryce coś identycznego jest na zasadzie, że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z siebie inżyniera. No, inżyniera, czy lekarza, czy naukowca, czy technologa, no, fachowca w każdym bądź razie, ale bez wykształcenia. To jest dziwaczne, no i szkodliwe, tak? No bo jednak powinni najlepsi wspinać się, dostawać na najwyższe miejsca, nie patrząc na tą tak zwaną sprawiedliwość społeczną, która zaczyna być niesprawiedliwością społeczną, tak? Bo jest równość społeczna, czy wyrównanie społeczne. No jest to idiotyczne. No jak każdy normalny człowiek, jak na coś takiego popatrzy, no to po prostu drapie się po głowie. Trump wydał takie rozporządzenie teraz ostatnio, rozporządzenie, które zakazuje trenowania, szkolenia, no i przekazywania pieniędzy na tak zwaną przywileje białych. No, dlaczego przywileje białych? No, przez ostatnie 60-70 lat ten marsz przez instytucje komunistów doprowadził do tego, że w większości, powiedzmy, Narodowa Fundacja Naukowa, Narodowa Fundacja Amerykańska, czy Narodowy Instytut Zdrowia, czy Centrum Chorób Zakaźnych, no to wszystkie te organizacje zostały przesycone komunistami, zostały przesycone socjalistami, no i oni pchają po prostu tą równość społeczną. Na czym to ma się opierać? No to się ma opierać na tym, że teoria ta jest taka, że Ameryka, Stany Zjednoczone, od 1619 roku, no to jest jedna wielka niesprawiedliwość społeczna. Dlaczego 1619 rok? No bo Murzyni gdzieś tam wykombinowali, że w Afryce, z Afryki przywieziono pierwszych niewolników do Ameryki Środkowej i Północnej. Nie przywieźli ich nawet do kolonii amerykańskich, no bo trzeba pamiętać, że do 1776 roku, no to nie było Stanów Zjednoczonych, to były kolonie angielskie, które szukały chętnych w Europie, w Anglii, do przyjechania do Ameryki, żeby kolonizować. Przyszli, dali im siekiery, dali im jakieś nasiona, mówią róbcie i żyjcie sobie tam i przysyłajcie rzeczy do Anglii i to były te kolonie. Oni, Anglicy tam jechali, robili pożytek z tej ziemi, często się dogadywali z Indianami do pewnego czasu. Indianie nie orali, nie siali, także ziemią nie byli zainteresowani. No i widzieli, że po prostu mogą sprzedać, czy oddać, czy wymienić tą ziemię niczyją. No i to były te kolonizacje. Na wschodnim wybrzeżu w zasadzie było 13 kolonii. No i te 13 kolonii, no to stworzyły, to jest Stany Zjednoczone. Dopiero później Stany Zjednoczone dokupiły Luizjany, no bo trzeba pamiętać, jak tu jest, powiedzmy, Atlantyk, tu Pacyfik, no to tylko te wschodnie wybrzeże, tu są Apalachy w zasadzie, tu była Luizjana, czyli Francja, Nowa Francja. Z tej strony od Quebecu, no to była Nowa Francja. Kupili to od Francuzów tam za 3 wagony złota, także to się przesunęło. Później się przesuwali na zachód, na te tereny indiańskie i tak dalej, i tak dalej. Floryda, no to była od
od Hiszpanów zwyciężona Kalifornia. No ale wracając do tej nienawiści. Przez ostatnie 60 lat nienawidzą białych chrześcijan heteroseksualnych. To jest po prostu ta polityka lewacka, że oni niszczą białych chrześcijan heteroseksualnych. Każdy, kto jest w tej grupie, to jest, powiedzmy, winny czegoś tam. No i zaczęli nauczać się tej białych przywilejów, że wszystkiemu winni są biali, bo oni mieli przywileje, a czarni i brązowi nie mieli. No oczywiście w Ameryce mieszka dużo ludzi w różnych tam przyczepach, nie przyczepach, bieda taka z nędzą, powiedzmy, tak samo jak wśród murzynów czy brązowych. Ustannie drenowanie mózgu i cała ta komunistyczna sieczka wsadzona tym młodym ludziom, oni uwierzyli w tą przywileje białych. Druga taka teoria, teoria krytyczna ras. Teoria krytyczna ras jest taka, że powiedzmy tam, gdzie się urodziłeś, no to tam już skończysz i nie masz żadnej szansy wybicia się. Co nie jest prawda, no bo Obama jest tym przykładem, że został prezydentem, tak? Było paru generałów, sportowcy, 90% sportowców, no to są murzyni, tak? Także to, ta równość to jest nieprawdopodobna. Można powiedzieć, dlaczego 90% nauczycielek w szkołach jest nauczycielkami, a nie nauczycielami, tak? I tak dalej, i tak dalej. No ale ten marsz przez instytucje spowodował to, że Narodowy Instytut Zdrowia, czy Narodowa Fundacja Nauki, czy Centrum Chorób Zakaźnych. Oni po prostu zostali nasyceni tymi lewakami i ci lewacy po prostu tą równość i sprawiedliwość społeczną na siłę wciskają pieniędzmi podatnika. Dlatego Trump powiedział, nie ma tych głupot o równości społecznej z pieniędzy podatnika. Jak te wszystkie instytuty zdrowia i naukowych chcą to wprowadzić? No forsę, dają forsę i teraz Instytut Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia, no to powiedział, że teraz badania, że pieniądze na badania w laboratoriów będą przeznaczane dla tych, którzy w zasadzie pokażą, że mają różnorodność w swoich laboratoriach. No i to ta różnorodność, to ma być taka, że te laboratoria będą przyjmowały, czarnych zawsze przyjmują, ale będą przyjmowały brązowych, będą przyjmowali kobiety, będą przyjmowali kaleki, będą przyjmowali homoseksualistów i tak dalej, i tak dalej. No wszystko poza tymi trzema grupami, które wymieniłem. No i nic nie było wspomniane na temat kwalifikacji. Nic nie było wspomniane, że mają przyjmować ze względu na publikowane prace, ze względu na swoje jakieś osiągnięcia. Nie. Ma być różnorodność, żeby była równomierność. Tak? No, równomierność to w nauce jest dosyć makabryczne. Do tego jeszcze dołożyli, że powinni przyjmować do pracy ludzi, powiedzmy, którzy byli w swoim życiu bezdomnymi. Mają przyjmować ludzi, którzy się wychowali w domach dziecka. Mają przyjmować ludzi, którzy dostawali za darmo, powiedzmy, lunch w szkole. Mają przyjmować ludzi, którzy jako dzieci, czy nawet jako matki, dostawały tak zwane kupony na jedzenie. To jest WIC. WIC to jest Woman, Infant and Children, czyli kobieta, niemowlak, dzieci. Te kupony, to są kupony na towar. Bierze się taki kupon i tam jest napisane 5 litrów mleka, dostaje się ten kupon od podatnika amerykańskiego, od rządu, no i dostaje się bez płacenia, tak, także to są takie subsydiowane rzeczy, także te programy to pozwalają kupić
masło, jajka, pokarm dla dzieci, te różne odżywki, te proszki, nie proszki. No teraz to już zlikwidowali, od kilku lat oni zlikwidowali, bo powiedzieli, że to było za wstydliwe przy kasie dawać te kupony. To teraz dostają po prostu taką kartę debitową i dostają tam kilkaset dolarów na tą kartę i płacą tak jak ktoś, kto ciężko pracuje. No ale to mają przyjmować do tych laboratoriów, patrząc właśnie na tego rodzaju osiągnięcia. Te wszystkie federalne agencje naukowe wciągnęły, zassały coś takiego, terminologię, czy słownictwo dosyć idiotyczne, no bo jest coś takiego jak ofiarologia. Ofiarologia, no po angielsku to jest victimology, czyli victim jako ofiara i ology, czyli nauka, tak, także to jest ofiarologia. To się zrobiła część w szkołach, na uczelniach uczą czegoś takiego, uczą ofiarologii. No tak samo uczą nakładanie dlaczego ofiary są ofiarami. No i oni to właśnie tłumaczą, że na to się składa bardzo wiele rzeczy, że się rasa składa, że środowisko i tak dalej, i tak dalej. No ale że to wszystko jest wina białych, że to jest wszystko wina białych chrześcijan heteroseksualnych. Oni ciągle to podkreślają, że tamci są tak, my nie osiągamy jakichś tam wyników, tylko dlatego, że nie jesteśmy białymi, tylko nie dlatego, że nie jesteśmy chrześcijanami, tylko dlatego, że nie jesteśmy w małżeństwach. No i nie dociera do nich, że może to nie jest takie złe, tak? Może to powinno się zmienić, ale nie. To jest wina, to są te przywileje, że małżeństwa, powiedzmy, wychowują dzieci, że małżeństwa się trzymają, i tak dalej, i tak dalej. No to jest makabra, to jest po prostu przełożenie do góry nogami. Te bycie ofiarą, to się zrobiło, no, można powiedzieć, pociągiem do sukcesu. No, będą przyjmowali kobiety, będą przyjmowali osoby z najróżniejszych mniejszości, no ale nie będą przyjmowali ludzi wykwalifikowanych. To jest straszne. Narodowa Fundacja Nauki przeznaczyła ponad 50 milionów na tak zwane to się nazywa program zaangażowania. No i co on ma robić? On ma się koncentrować na tych ludziach, którzy byli ofiarami właśnie, ofiarami tego systematycznego amerykańskiej tej stronniczości, tej amerykańskiej zajadłości i fanatyzmu. To są te słowa, które oni używają. Oni po prostu używają, że Ameryka jako taka, no to była zajadła, to była fanatyczna, była stronnicza i tak dalej, i tak dalej. Że te wszystkie ofiary, oni muszą zacząć dociągać naukowo właśnie w na polach nauki, na polach inżynierii, na polach medycznych. No jest to ciekawe, bo to w zasadzie jaki jest powód? No powód jest taki, że powiedzmy w Ameryce jest coś takiego jak SAT, no to jest taka matura, to można dostać 800 punktów za matematykę i 800 punktów za angielski, to są dwie podstawowe rzeczy, no i ten SAT, no to można 1600 mieć punktów, no to 1600 punktów, no to jest 800 i 800, no to wśród Murzynów, no to jest 1% dostaje pomiędzy, z matematyki, między 700 a 800. Także to jest 12% społeczeństwa, a 1% jest w tej górce. Najlepsi są Chińczycy, później są biali, później są brązowi, później są czarni. Ogólnie rzecz biorąc, także 1% dostaje się do tej górki. 1/4 czarnych, no to ma wyniki pomiędzy 300 a 400. Kiedy 800 jest maksimum, także są sporo poniżej
No ale to ta ćwierć, jedna czwarta ma takie wyniki. No średnia dla czarnych jest 450 punktów, kiedy średnia powiedzmy jest dla białych jest około 600, średnia dla żółtych jest około prawie 700, także to są te różnice. No i ta różnica w tych wynikach, w tej maturze, no to nie jest jakieś takie realistyczne, to nie jest jakieś takie prawdziwe, żeby po prostu brać ludzi, którzy no nie mają wyników naukowych, tak? Nie mają wyników szkolnych, nie mają wyników, żeby poprawiać tą inżynierię, czy technologię, czy medycynę w Ameryce. No, ludzie będą przychodzili z tego względu, że mają być wybrani. W matematyce, no, pomiędzy kobietami i mężczyznami przy tej maturze to jest mniej więcej tak samo. No jest troszeczkę inaczej w tym najwyższych 3% matematyki. Ci, co dostają najwięcej z matematyki, najlepsze wyniki, no to jest 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet, czy tam młodzieńców i chłopaków czy dziewczyn, to jest na tej najwyższej. No, kobiety bardziej się angażują w sprawy humanistyczne. Każdy normalny rozumie, tak? Kobiety są nauczycielkami, kobiety są urzędniczkami i tak dalej, no ale w tych ścisłych przedmiotach, no to no, nie przeskoczy tego, nie przeskoczy. Część zaatakuje mnie, że gadam jak Korwin-Mikke może, no ale to jest nauka, tak? Nauka to są konkretne liczby. No i teraz rząd chce te zmienić te liczby. Szef, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia to ostatnio właśnie powiedział, że muszą być przyjmowane, że wszystkie konferencje, że trzeba bojkotować konferencje, na których nie ma powiedzmy co najmniej połowy kobiet, tak? Także znowu są te kwoty, znowu to są, mają być mówczynie, mają przedstawiać swoje papiery i tak dalej, prace naukowe, no żeby zapobiec tej stronniczości, żeby zapobiec tej zajadłości amerykańskiej. No, w ten sposób tłumaczą. No, tłumaczą, że ta nie ma różnorodności z tego względu, że po prostu jest rasizm i nienawiść białych chrześcijan, heteroseksualnych do wszystkich innych. No, ale badania były takie prowadzone przez włoskiego naukowca, który policzył przez ostatnie tam 50 lat 70 tysięcy fizyków. Popatrzył na wyniki publikowane i kto był zatrudniany, no to się okazuje, że z tych 70 fizyczek i fizyków, no to kobiety średnio miały 30% mniej prac naukowych opublikowanych względem facetów, no ale były przyjmowane, tak, także to jest, są te kwoty, są te miejsca, gdzie są przepychane, no ale teraz wszystkie te instytuty i instytucje federalne chcą przepychać jeszcze bardziej. No Trump proponuje normalność, tak? Trump proponuje, żeby nie patrzeć na kolor skóry, żeby nie patrzeć na narodowość, żeby po prostu patrzeć, kto jest najlepszy, tak? No to Martin Luther King też właśnie, kiedy on miał ten marzenia senne, kiedy mówił I had a dream, czyli miałem sen, że nikt nie będzie patrzył na kolor skóry. No i niestety jego sen się nie spełnił, no bo wszyscy ci biali bojownicy o sprawiedliwość społeczną, pierwsze co robią, no to patrzą na kolor skóry i mówią, jak jesteś biały, to spadaj, tak? Jak jesteś biały, to spadaj, ustąp wszystkim niebiałym. No a ten indeks, a ta nauka, no to już jest na ostatnim miejscu. Jeżeli Ameryka ma wyskoczyć jakoś naukowo, medycznie czy technologicznie, no to musi jednak patrzeć na najlepszych. Nie może brać pod uwagę tych marksistowskich idei równości. Zdrowia,
Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję serdecznie, polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. Pamiętaj, głosuj na Trumpa, głosuj na konserwatystów, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na Bidena. Jeżeli jesteś zadeklarowanym demokratą, no to zmień się na republikanina. Jeżeli jesteś independent, no to głosuj też na republikanów. Jeżeli jesteś demokratą, po prostu nie idź na wybory i odłóż ten jeden swój głos, żeby komuniści jednak nie mieli szansy wygrać. Zdrowia!